dzisiejszym odcinku przed wami kosmiczne Lucky Bloki. Wszystko polega na tym, że mamy po 30 Lucky Bloków i to, jaki ekwipunek uda nam się z nich uzyskać, jakiego ekwipunku będziemy mogli używać. Witamy was w kolejnej serii Lucky Bloki, a w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać kosmiczne Lucky Bloki. A więc widzę dokładnie tak, mamy tutaj 30 Lucky Bloków do otwarcia. Niektóre są stronowane, niektóre dają bardzo dobre bronie, także oglądajcie do końca, a na samym końcu będziemy walczyć na arenie. Także Evela, jako pierwsza możesz otwierać Lucky Bloka. Trzymajcie za mnie kciuki, bo tutaj, jak Rafał powiedział, niektóre są boksy strollowane. Mam nadzieję... Aha. Także Evela zaliczyła dobry start. Evela, już jesteś z nami, dobra. Ja przechodzę do swojego i trzymajcie kciuki, żebym miał coś dobrego. Oczywiście możemy wybrać. Wow, możemy wybrać tylko i wyłącznie 5 rzeczy, także no ja już pierwszą zabieram oczywiście. Ja coś czuję, że będę miała mega pecha w dzisiejszym odcinku. Ale trzymajcie kciuki, bo to może wiecie. A, Rafał, czy ty mi strollowałeś moją ścieżkę boksów? Nie no, tak ci się trafia po prostu. Dobra, lecimy teraz. Gorzej, jak ja bym teraz skara mitycznego dostał na przykład. Ups, nie możesz otworzyć kolejnych dwóch Lucky Bloków. A są one dla Eweli? No nie było nic takiego napisane, ale zobaczymy tylko, co by tam było, dobra? Dobra, ja nie mam żadnej broni, także będziemy chyba walczyć z Rafałem na kill-offy, tak mi się wydaje. Otwieramy kolejnego boksa, uwaga. O, i mam taką samą strzelbę jak ty. Dokładnie taką samą fioletową? Także na razie są równe szanse. O nie, dobra, teraz ja, uwaga, trzymajcie kciuki, żeby coś fajnego tutaj było. No ładnie, famas, mam, powiem wam, bardzo dobrze. Ha, bo ja tego nie mogłem otwierać, ty. W sensie zobaczymy tylko, co jest, no ja tego nie mogę zabrać, ale lipa. A ucieszyłeś się już, że możesz sobie zabrać famasika złotego? No właśnie, bardzo się ucieszyłem z tego i nie mogłem, nie? Dobra, ja otwieram kolejną skrzynkę i mam disco bombę, także będzie tanecznie. Dobra, ja przechodzę do tego, oczywiście tego znowu nie mogę zabrać. Ale zobaczmy tylko, co tutaj będzie. O, zrzut. Aha, no to fajnie. Ej, za chwilę otworzysz go, jak zleci i zobaczymy, co tam było, dobra? Jeszcze przypominam, słuchajcie, tu będziecie mieli u góry kod do mapy. Oczywiście przypominam o kodzie Evela w sklepie, także podejdźcie sobie do tego i piszcie. Otwieram i w kolejnym boksie mam automat i mam tutaj starą pompę. To jest pompa za czasów, jak ja grałam w Fortnite'a. Ale masz jeszcze inne rzeczy, bo masz trzy do wyboru. Możesz wybrać jedną. Pompa, takie i ten. W sumie pompę już mam, a jakbym nie miała nic na daleko, to biorę to. To wyrzucam tą pompę. Nie wiem, czy ja potrafię... A to jest ta pompa, co trzeba przyładować raz? Nie, dobra. To bierzemy tak. Okej, okay, ja mam tutaj ten zrzut. Zobaczmy tylko, co tam będzie. Aha, dwa egzotyczne. Amunicję sobie wezmę na później. Dobra, zobaczmy tutaj. Trzymajcie kciuki, żeby było coś dobrego, jakiś MK czy coś. Śmierdziele. Nie, nie, to są duchy, 5 duchów. Okej, ja otwieram kolejną skrzynkę. W kolejnej skrzynce mamy łuk i jest to łuk z kotwiczką, czyli to jest ten przyciągający, tak? Ja chyba go biorę na razie i tak. Okej, zobaczmy. Jakieś baterie, super. Widzę, że przejąłeś moje szczęście po prostu. Ja otwieram i coś... Aha. Porażająca pułapka. Ja w ogóle nawet nie znam tej pułapki. Ale pułapek się nie dostawiać, bo tu nie ma tego. Tu nie ma budowania. Ale weź sobie, na pewno ci się Evela przyda. Zobaczmy, co jest u mnie. I mamy termalkę, tylko... O, myślałem, że nie będę jej mógł zabrać. Także odznacza elegancko. Mamy kolejnego boksa. I jakieś takie dziwne bronie. Zrzucik dla Ewelki, także on sobie tutaj zlatuje, a my może tutaj przejdźmy do skrzynki. O, w sumie możemy go rozwalić, racja. Nie da się, także otwieraj swoją, a ja za chwilę tu wrócę. No nie, no już omijasz tamto, bo nie ma. To czekamy. Termalna. A co ja mam takie termalne ryby? Oczywiście, jeśli chodzi o przedmioty jednorazowe, jak widzicie, one są ograniczone. Więc jeśli będziemy mieli jakieś leczenie czy coś, to leczenie będzie się kończyć tym razem. I nie jest to zbyt dobrze. Ej, stanę tak i nie otworzysz go, patrz. Rzeczywiście. Ale, ale by było, jakby się zbagowało. Zbagowało się. Trzymaj. O, mamy tutaj taką rakietnicę. Ja się pewnie z tej rakietnicy sama ten. I mamy tutaj jeszcze takie egzotyczne dual pistole, ale nie. Biorę tą rakietnicę, tylko ja się sama z niej zabiję. A, tu jest to taka namierzająca. Dobra, to bierzemy ją. Okej, przechodzimy do kolejnego Lucky Bloka i sprawdzimy, co tutaj dostaniemy. Dobra, dobrze, bardzo dobrze. O no, ja też potrzebuję czegoś takiego dobrego i mam nadzieję, że tutaj to będzie. I mam famasika złotego. Ej, ale się wystraszyłem.
Myślałem, że te Lucky Blocki jakoś strzelają. Dobra, zobaczmy. Wybierz sobie jedną broń od przeciwnika. Tutaj te, co zostały, Rafał. Tutaj masz pistolet, takie coś. No dobra, to wyżartowałam. Dobra, ale proszę cię. A co jeszcze masz? Takie mam. Dobra, biorę rakietnicę. O, ty trolu. Nie. Ej, to ja pokładam nadzieję w tej rakietnicy. Dobra, teraz ja, tak? Coś się chyba pomieszało. Tak, ty chyba otworzyłeś dwie skrzynki naraz, tak mi się wydaje. Bo otworzyłeś tak jakby tą, co nie powinieneś otwierać i otworzyłeś następną. Żelki mam. Co te żelki robią? Skaczą. Nie chcę ich. Dobra, Ewela, twoja kolej, bo ty otworzyłaś zrzut wcześniej i potraktowaliśmy to jako Lucky Blocka. Aha, dobra, to dajemy następną skrzynkę i w następnej skrzynce... O, mamy coś takiego. Ja też to lubię, termalkę fioletową. A ty jaką masz termalkę? Ja mam termalkę też fioletową. Wow. Ała, bo będę miał na później mniej. Trzymajcie kciuki za coś dobrego. O, dobra, automat i... Ja sobie wybiorę łuk śmierdzący. O nie, zbugował się. No i dobrze, karma wraca. Super. Karma wraca i teraz będę miała jakieś wielkie G. Uwaga. O, co to w ogóle jest? Porażająca pułapka i znowu druga. Bo jeśli chodzi o przedmioty, które wylatują, one są faktycznie losowe. Ale jeśli chodzi o trole, no to one są dokładnie w tych miejscach. Więc ja niektóre trole kojarzę, gdzie są, no ale tor jest losowy. Okej, okay. Robimy tak. Nie jest mi już to twoje potrzebne. Precelek, który wpadł pod ziemię mi. Okej, okay. Czyli nie mogę go zabrać. I co będziemy tutaj mieli? Dobra, to jest mój koniec. Mam nadzieję, że przedmioty nie wypadają. Co ci się stało? No, jestem w pułapce. Ja muszę tą rakietnicę, mam nadzieję, że uda... Ja! No walcz! Lepiej walcz! Co to jest? Tego będzie coraz więcej. Czemu? Ty ją paść? Tak, i jak zginiesz, to musisz wyrzucić jeden przedmiot. Nieprawda, dobra. Jezus, zjadają mi jakieś olbrzymy tutaj łe. Ej, nie, nawet sobie tak wolno dają ze mną radę. Okej, okay, przechodzimy teraz do mojego Lucky Blocka. Trzymajcie kciuki. Co my tu będziemy mieli? Termalka znowu fioletowa. No dobra. Dobra, kolejna skrzynka, kolejny boks. O, i mam taką pompę, ale już mam pompę, także omijamy ją. Ja tu wiem, co jest i to słychać. Mamy tutaj, uwaga, lodówa. I jeśli chodzi o lodówę, to nie wiem, czy się to opłaca zabierać, ale wezmę. A ile masz tych rybek właśnie? Jedną? Jedną tylko. No, nie wiem. Dobra, i lecę z następnym ja i mam disco bomby. Ej, mi się powtarzają. Ja lecę z kolejnym Lucky Blockiem. Trzymajcie kciuki, co tu będzie? Pistolet zielony, nie? Dajcie znać w komentarzu, kto waszym zdaniem ma na ten moment lepszy ekwipunek. Czy ja, czy Rafał? Ja coś czuję, że wszyscy będą pisać Rafa w komentarzu. Pochodnia? Co, my będziemy w jaskini walczyć? Żebyś trafiała po prostu we mnie. A jak grzyba dostałem, okej. Nie! Znowu mi jakieś boty napadły! Jezus, jakie się wystraszyłam, co to w ogóle jest? Ale to było dobre, to było akurat dobra. Przejdźmy do mojego. Czy ja muszę broń wywalić? Nie, nie, nie musisz. Zostaw sobie na kolejne te. Zrobię działko plazmowe. Nie! Uważaj lepiej. Co to robi? Zobaczysz. Jezu, co to jest? No teraz twoja kolej. Dawaj, Ewela, otwieraj. O, skaner to jest. Ja myślałam, że to jest granatnik. Co za oszustwo. Chociaż skaner jest fajny, żeby tutaj brać czy nie brać. No, twoja decyzja, jak chcesz. Biorę. Teraz mój Lucky Block. Nie wiem, który to jest, ale już chyba 20 to będzie około. I mamy USP-ka. Czy ja chcę? No nie, mam ciche to, więc to zostawiamy. I nie strzelaj do mnie, bo ja chociaż mam więcej życia, bo wpadłam do brutali. Następny Lucky Block z zamkniętymi oczami zdecyduj, czy bierzesz. O, okej, okay, to fajne. Ja zobaczmy, co ja będę miał. I o, i to jest dobre. Karabin impulsowy. Ja go miałem wcześniej tam. I to jest takie, wiecie, strzela podwójnie. Ja teraz zamykam oczy i... Coś wyleciało i jest to broń. Czy biorę, czy nie? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, biorę. No i co, jesteś zadowolona? Podmieniłeś mi. No nie podmieniłem ci nic. No dlaczego ty tak uważasz o mnie? Podmieniłeś mi! No po co, jak miałem tu USP-ka fioletowego? Czyli ja to muszę zabrać, tak? No musisz, no tak. Przechodzimy do mojego Lucky Blocka, to jest 21. Ja wiem, o co tu chodzi, bo ja to wszystko, widzowie, budowałem. Wszystko polega tutaj teraz na tym, że ta woda się podnosi, a u góry, jak widzicie, są pułapki. I no, jest trochę lipa. Ja się, no, zginę. Ale od następnego zrobimy tak, że jak się zginie, to trzeba wyrzucić jedną rzecz. Zobaczmy. Jeszcze tu jakieś wilki biegają. Nie, no, zginę, bo jest coraz wyżej. Goodbye, my love. Goodbye, my friend. Ej, nie, no może mi się nic nie stanie, tylko jak ja tam wrócę? A może odradzanie? Zróbmy to. Dobra, to już mój koniec jest. 3, 2, 1 i ostatnie
moje słowo, koniec. Oh no! Widzisz? Nie, koniec. Zostaw mnie. Leszek, Leszek, jak to mówią, ja otwieram kolejną skrzyneczkę, a w kolejnej skrzyneczce mam fasoleczkę. Nie, to żelek. Ja przechodzę do swojego i ja mam znowu grzyba, no to jest hit jakiś. Ja nie wiem, co te żelki robią, bo ja nie grałam w Fortnite, jak one były dodawane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, chyba 8 skrzynek czy 9 zostało. Otwieramy kolejnego mystery. O, karabin snajperski zwiadowca burzy. Ja nie potrafię z karabinów, także nie biorę go, ale chyba to jest fajna broń, co? No widać strefę, a tu nie ma strefy, więc lipa. Ja otwieram kolejne i... coś słabego będzie. A, działko plazmowe, już mamy. Ja nie mam zielonego pojęcia, o co schodzi z tym działkiem, także czuję, że będzie śmiesznie na koniec. Ha, 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 twój przeciwnik musi wywalić dwie bronie! Twój przeciwnik musi wywalić nie mi, tylko swoje dwie bronie! Czyli ty musisz wywalić swoje dwie bronie. Ale fajnie. Aha. No to super, zarąbiście. To sobie uzbierałem broni. Dawaj, Rafał, może będziesz miał to samo i mi ten. To samo zrobisz. Dobra, teraz moja kolej i uważam, że tu będzie coś dobrego. I USP-k, dobra. I tak bym wyrzucił w sumie tą broń, bo mamy USP-ka, który zaznacza nam przeciwnika. Dobra, kolejna skrzynka. I mam, co to w ogóle jest, to co Rafał miał? Co to jest jakieś? To są kosmiczne baterie, po prostu. Bo w ogóle zauważcie, że te broni są bliskie tego kosmosu, czyli są fioletowe, jakieś mają umiejętności, porażająca pułapka. Kolejny box. O, karabin impulsowy. To jest, co to jest? A, to jest to takie. A. Ej, czemu ty mi tak zrobiłeś? A czemu to po 26 tylko uderza? Mój bije po 29. Dobra, przechodzimy do mojego lucky bloka. Możesz używać tylko 3 slotów. Świetnie. Ale masz pecha. Ja nie wiem, czy dobrze robię, że tego USP-ka biorę. Ja mam jakieś tutaj części mechaniczne. Weź sobie je, bo one się mega przydają. Mogę sobie cofnąć i zabrać broń, czy nie? Nie, zapraszam tutaj. Nie możesz. Nie ma takiego grania. I mamy karabin z upoczenia. Dobra, następny boks. Ostatnie 3 boksy. Coś grzyba mam. Tutaj przeszło z Rafała na mnie. Ja mam kolejny i... nanity! Ewelę z tym zszokujemy, bo ona wtedy nie gra, więc ona totalnie nie wie. Ja nie wiem, co to są jakieś nanity. Mi się to z nitą z Brawl Stars kojarzy. O, i mamy łuk elektryczny, ale nie chcemy go. Ja mam tutaj skrzynkę, już to słyszę, więc mamy lucky bloka i skrzynkę. I mamy LKM-a. To by mogło być dobre. Po co masz macy, jak nie ma maców? Aha, faktycznie. Ej, no nie, nic nie biorę z tego. Ostatnia skrzynka, coś na jakiś, nie wiem, jakaś... Skar. Disco bomba trzeci raz, nie. Ja jeszcze liczę na tego ostatniego, ale chyba już wiem, co tutaj jest. Ej, przynajmniej ci HP ten. Odnowiłam 63 HP. Daję się na pożarcie, dawajcie, dawajcie, chodźcie. Co zrobisz, no? Okej, widzowie, teraz trafiamy na arenę i kto pierwszy zrobi 5 fragów, ten wygrywa. Oczywiście gramy bez budowania, więc no jest wszystko na równi. No i co, zaczynamy. Ewela, jesteś gotowa? Go. Ja po cichutku, trochę na kampę zagramy dzisiaj. I widzę Ewelę. Dobra, trafiona. Okej, i zaskakujemy Ewelę. To jest przestrzeń kosmiczna. Co to jest? Ja tu mam jakiś slow motion. To się zaraz skończy, więc uważaj, bo zginiesz. A skąd ty wiedziałaś, że tu jestem? Jak ty nie padasz? To jest jakiś oszukany, ja nie wiem. Mamy 2-0. Lecimy po ciebie. O kurde. Ja mam bardzo mało HP teraz. Ty mnie ten możesz oznaczyć, to jest nie fair. Jezus Maria, jak ja nie wiem, ja... Nie, dobra. Ale ty miałaś tak mało, ile ci zostało? No na hita chyba. Gdzie ty jesteś? Nie powiem. Nie, ile ty masz tych boogie bomb? Nie powiem. Słyszę cię? Dobrze. 3-1, tak? Tak, 3-1. Ale wiesz, co jest najlepsze? Że ten, ja mam czarnego skina. Aha, i się chowasz, a ja mam białego, mnie widać. Teraz mam fajny pomysł. Nie mówcie Eweli nic. A skąd wiedziałaś? Widziałam cię. Ten skaner to jest mistrzostwo, co masz. Bo ty, no... Ja nie mogę na ciebie ten... Nic nie mogę trafić, nic nie mogę trafić. Kuku. Chodź tu, skubańcy. Nie mam cały czas fulla, bo ty mi zbijasz tylko tam. Ty nie tańczysz? Jak ty nie tańczysz? Bo ja wyślizgnąłem się stamtąd. Oj, XD, ale mnie zbiłaś teraz mocno.
Liczyłem na to, że mi wejdzie przed celownik, ale się nie, tak nie stało. Dobra, trafiona. I mamy. Dobra, 4-2. Wow, ale dostałaś. I ta pompa jest ciulowa. Idę. Rafał ma lata doświadczenia, ja normalnie ręce mi się spociły, jakbym grała turniej o... O co? Złote garnki. Ej, ty lubisz tą pompę? Tak. Także no niestety nie udało się, ale w następnym odcinku z Lucky Bloków, jak zostawicie dużo łapek, to dam 200% z siebie i na pewno wygram.